Dziś autor listu do Hebrajczyków mówi o mocy krwi Chrystusa. Bardzo często ostatnio spotykam takich ludzi, którzy są w jakiś sposób mocno kuszeni do złego, że modlą się czy przywołują mocy krwi Chrystusa. I zapewniali mnie, że to bardzo dobrze im robi, że rzeczywiście daje im bardzo konkretną ulgę, moc krwi Chrystusowej. Przez tą krew mamy przystęp do tego, który jest pełnią, do tego, który jest źródłem naszego pokoju, do pojednania, które w nim jest. Właśnie ta krew to czyni. Nie krew cielców, nie krew kozłów, ale krew Jezusa Chrystusa. Bardzo konkretnie to dotyczy też naszego uczestniczenia w Eucharystii. Na ile my poddajemy się podczas Eucharystii tej obecności Boga w Najświętszym Sakramencie, w Jego ciele, w Jego krwi. Na ile korzystamy z mocy Jego krwi podczas Eucharystii. Na ile przyzywamy obecności duchowej Jego krwi w naszym życiu. Dlatego też dzisiaj autor listu do Hebrajczyków mówi właśnie o tym, że niektórych zwyczajem stało się opuszczanie wspólnych zebrań, że nie uczestniczymy w Eucharystii. To już było od początku. Pierwsi chrześcijanie mieli już z tym kłopot, że diabeł ich w taki sposób zwodził, żeby nie uczestniczyli w Eucharystii, żeby nie korzystali tym samym z mocy Jego krwi, z mocy przyjmowania Jego ciała i krwi, przyjmowania Eucharystii. To jest niezwykle ważne. My możemy mieć dużo wiedzy, możemy nawet dużo się modlić, ale jeżeli nie korzystamy z ofiary Jezusa, możemy być od Niego ciągle zbyt daleko. Zbyt daleko, aby być kapłanami, zbyt daleko, aby służyć innym, zbyt daleko, aby głosić Ewangelię. Jak to mówi słynny cytat, chłopaki nie płaczą, tatusia oszukasz, kolegę oszukasz, mamusię oszukasz, ale życia nie oszukasz. Trzeba by to podmienić oczywiście i na życia dodać Pana Boga, bo mówi dzisiejsza Ewangelia, nic co zakryte nie ukryje się, wszystko wyjdzie na jaw. Brzmi to jak groźba. Wydaje się, że Pan Jezus mówi, no uważaj, uważaj, bo i tak się wszyscy dowiedzą. Tak to prawda. Kochani, to jest wbrew pozorom bardzo ważne zdanie. Bo to jest takie zdanie, które nam mówi, jeżeli se myślisz, że coś tam se uchechłałeś, coś zrobiłeś złego i się nie dowiedzieli, dowiedzą się. Wcześniej czy później, nie chodzi mi o to, prawda wyjdzie na jaw, bo wyjdzie, ale nawet jeżeli nie tutaj, to wyjdzie tam. Jeżeli myślisz, że jakieś zło się dokonało i ty je schowałeś gdzieś tam i nie musisz, że tak powiem, nic z nim zrobić i ono odejdzie w zapomnienie, nie. I to jest wbrew pozorom bardzo ważna przeszkoda, bardzo ważna informacja. Dlaczego? Dlatego, że kochani, zło niszczy i zło zostawione jest zostawionym zniszczeniem. Co mówi Pan Jezus? Każde zło wydobędę po to, żeby je naprawić. To jest wbrew pozorom obietnica. Jezus obiecuje, że nie zostawi żadnej krzywdy zostawionej, że nie zostawi jakby żadnej rany, która nie będzie zabliźniona. Więc kochani, to jest jednocześnie oczywiście dosyć takie mocne zdanie. Jakby nie ukrywajcie, nie oszukujcie, bo to i tak trzeba będzie się tym zająć. I tak trzeba będzie to rozliczyć. Ale jednocześnie to jest piękna zachęta, która mówi, im szybciej mi to dacie, tym szybciej to naprawimy. Bo i tak to będziemy musieli zrobić. Jakby po co z tym czekać? Po co chodzić z raną? Po co chodzić z krzywdą? Po co komuś dawać ranę albo krzywdę, skoro możemy to naprawić? Więc kochani, nie łudźmy się, że oszukamy jakoś zło, że nam się uda to zostawić i to tak po prostu odejdzie w niepamięć. Nie. Zło odciska swoje piętno i trzeba je naprawić. Na szczęście jest Pan Jezus, który je naprawić potrafi. Tylko trzeba dać Mu w ręce. Więc nie chowajmy niczego, tylko dawajmy Mu dostęp do wszystkiego, żeby On mógł to uratować.